Siemano kolano! Jestem razem z Pawionem, ekipa podobana. Dobrek! Dobrek! Rudy! Rudy Panien! Widzowie, no, się lepiej. Tutaj spójrzcie, co się kręci. Widzowie, dziś jest przełomowy odcinek. Przełomowy, ponieważ w końcu budujemy wieżowiec dla Nooba. Łomowy. Widzowie, w końcu, bo naprawdę długo to trwało. I żeby wybudować ten wieżowiec, spójrzcie, on będzie w tym miejscu. I pewnie się zastanawiacie, ej, dlaczego on jest akurat w tym miejscu? A bo sobie naprawdę długo się zastanawialiśmy, w którym będzie najlepiej. I to jest najlepsze miejsce. On będzie taki do góry po prostu. Tylko trzeba niestety przesunąć zoo. Tak, zoo oczywiście będzie przesunięte. O to się nie martwcie, tym zwierzaczkom się nic nie stanie. Po prostu przesuniemy je o tutaj. I tak samo ten napis zoo również zniknie. Tylko że on będzie przesunięty o tu znowu, w lewo. Więc całe zoo troszeczkę przesuniemy bardziej. Dobra, to możemy zacząć od rozwalania. Ja mogę z tą na rozwalać, bo siekierkę mam kijową. Rozwalaj drewno. A, dobra, to rozwalam drewno, bo akurat siekierę mam mega mocno. Ja to czasem nie wiem, czy to nie jest twoja siekiera, bo ona jest nedrytowa. Ja nigdy nie miałem nedrytowej. Może na wojnie się zalęgła, bo ja straciłem wszystko. Łup wojenny. Nubek mi dał dwie klatę i buty? Nie pamiętam. Let's go. Więc widzowie, sami widzicie, będzie wielka, po prostu wielkie przemeblowanie wojanowic. I fajnie, bo będą duże zmiany. Na samym początku ja się zastanawiałem, ten pomysł, żeby w tym miejscu to zostawić, to musicie pogratulować Palionowi, bo on to tak ładnie obmyślił. Architekt, to wszystko po Tomaszu. Pan Tomasz, bardzo dobrze. Słuchajcie, widzowie, moim planem było, żeby zniszczyć to przedszkole i tutaj wybudować wieżowiec. A Palion mówi, nie, no to przedszkole jest zarąbiste, musimy je zostawić. No i zostało, bo plan był, żeby zamiast przedszkola wybudować szkołę. Ale w ten sposób stanie i przedszkole, i szkoła, więc... Widzowie, powiedzcie, że nie chcielibyście zrobić gdzieś katastrofy przedszkola, powiedzcie mi. Właśnie, napiszcie, widzowie, że to dobra decyzja, że przedszkole zostało, bo inaczej no zastąpiłby tutaj ten wieżowiec właśnie. Ten wieżowiec, jak widzicie, nie będzie jakiś przeogromny, jeśli chodzi o szerokość, ale za to będzie mega wysoki. No taki podobny, trochę wyższy od wieżowca Paliona i będzie miał mega fajny kształt, więc jaram się. Słuchaj, trzeba zacząć jakoś te zwierzątka ogarniać. Dobra, daj mi twoją siekierę i dawaj zwierzęta. Trzymaj, a ja lecę z tymi zwierzętami. Tutaj mamy dużo owiec, no ja nie wiem, jak my mamy je przenieść. O, dobra, mam pomysł. Tymczasowo zrobimy tutaj takie miejsce. O, i one tam sobie przejdą. Patrzcie, tutaj mamy nasze niedźwiadki polarne, niedźwiedzie polarne, Gucio i Miko. Nie wiem, gdzie jest Miko. Zniknął? Gdzie jest Miko? O, i tutaj jest Miko, dobra, już się przestraszyłem, czy on w ogóle przeżył. Dobra, ale na szczęście przeżył. Iglo też trzeba rozwalić. No, iglo niestety też, ale spokojnie, niedźwiadki polarne będą miały nowe miejsce, gdzie będą sobie mieszkały. No, tylko nie tutaj po prostu. Ojejku, ile to jest zwierząt, stary. Ile to jest Otwórz zwierząt. Mi tutaj te wszystkie zwierzęta tutaj, tu obok, do tego, do obory. No, tak, wiesz co, tu. Próbuję też tu, ale no z każdej strony, póki co to wyrąbane z której strony będą, no, ważne, no. Żeby były poza wieżowcem, więc tam też je damy, tylko że nie mam żadnej pszenicy. No, masz jakąś łódkę? Łódź, żeby... O, chociaż idą same, patrz, idą same, bardzo idą, dobrze. Idą, no. Bardzo dobrze, idą same, super! No, Guciek, dawaj! Guciek, lecisz, Gucio! Jeszcze tylko te tutaj lamy. Dawaj. A wszystkie się tam pchają. I bardzo dobrze! No, wiedzą, gdzie miejsce. Dobra, chicken, no nie interesuje mnie chicken. Chicken? Nie, krowa, nie! Krowa! Akurat krowę potrzebujemy, bo mleko daje. Krowa, o, walnąłem ją ze śnieżki, to będzie, to jej da. To jej da kopa. To odda. Ej, pa, weszła! S! Dwa lamy zostały. Lamy, a to możemy te lamy tu dać, do rogu. No, może nawet je poza wojanowi... a, do tego tutaj rogu, tak, no dobra, to walnę je. No, owca, idź, owca, no nie mogę jej... O, dobra, dostała i teraz będzie za mną szła, ale to jest genialne. No, ale pluje. Idziesz za mną? No, owca, idź. Chodź tu, lama. Słuchaj, ta lama nie idzie za mną. Nie poradzę sobie. Zaraz już to ogarniamy, słuchaj, owca i lama. Błagam. Nie współpracują. Dobra, rozwal tą ścianę w sumie z drewna i one mogą sobie pójść. Gdzie dobra, je, idźcie, gdzie idźcie je normalnie dal. Zaniesie, gdziekolwiek. Idźcie w siną dal. Idźcie w siną dal, my was tutaj nie chcemy. Albo zostaniecie w wieżowcu Nubka, Nubek będzie miał po prostu kolegów. Dobra, to tak można też zrobić. Niech zostaną w wieżowcu Nubka. A ja rozwalam tutaj ziemię już na dole, bo to trzeba będzie wyrównać. Pięknie. No jaram się fest, bo to będzie naprawdę bardzo ładny wieżowiec. Widzowie, jeden z piękniejszych.
sensie może nie najpiękniejszy, bo będzie taki nubski, wiecie, prosty. No, wiertowy. No, ale będzie miał taki kształt. Dobra, idealne miejsce, ale jest wyorane. Jest wyorane mocno. Zostawię tylko te śnieżki, które zdobyłem. Drzwi, jakieś nicie. Okej, więc jeszcze wezmę tutaj te pozostałości. A tu jest syfiks. No jest syfiks potężny. Dobra, zrobię śnieg z tego. Bloki tu zrobić śniegu. Już kopać podłogę, żeby tego stone'a tu dać? Wiesz co? Ja bym... To by musiało być... A, tak, tak, to trzeba coś takiego zrobić, tak. Czyli co, no, całe to. Skop tą podłogę, skop ją. A ja robię śnieżki, elo. Kopę. Robię najlepsze śnieżki na świecie. O, tak wyszło lepiej. Pyk, pyk, jeszcze. Ale wiesz co trzeba, co jest najgorsze? Trzeba jeden więcej wybudować, niż będzie wieżowiec. Wiem, wiem, no, żeby dirt tam właśnie to... To dobrze przemyślane musi być. Dobra, git, mamy. Dużo śniegu, więc od razu będzie dla naszych kochanych zwierzątek. Dobra. No i co, chodźmy spać, bo jest oczywiście noc. My nie chcemy żadnego szani, srani, bla, bla, bla. I widzowie, no, jaram się, jestem ciekaw. Ała, no ty gamoniu. Jaram się, bo to będzie dobre. Ja zawsze jak budujemy wieżowce się tak jaram, bo to jest mega. Teraz to są najciekawsze. Tak, no i największą zmianę wprowadzają na Wojanowicach, bo no, widać je mega z daleka. Dobra, no i zaczynamy pierwsza. Co to za dziury? No właśnie, nie wiem, chyba przez... Wow! O, cię kręcę. Pierwsze co zrobimy, to musimy... A, musimy jeszcze tutaj to przenieść. Tajemne zagadki, tajemne. Tutaj musimy zagadki. To poszerzyć. Okej, okay, jest git. A faktycznie, dobra. No. I tutaj stawiamy. Pyk, stone. Pierwsza... A nie, nie, ten? Źle, za niżej, wysoko, za niżej. Wysoko. No, niżej, tak, no, tak, tak. Zgadza się. Popełniłem karygodny błąd. Dobra, tajemne zagadki, to fajne wydatki. Dobra, to ma 15 kratek, 15, dobra, lecimy. Cyk. Dlaczego stone? No widzowie, musi być stone, ponieważ nie chcemy, żeby głupi dirt obrósł tutaj. W sensie nie mogę tak mówić, bo nubek będzie obrażony. Żeby dirt nie obrósł naszego, w sensie, właśnie ziemia, żeby ta ziemia nie przeszła na dirta. Bo wtedy cały nasz wieżowiec stałby się po prostu brzydki. Byłby obrośnięty, taki niefajny, taki właśnie, którego nie chcemy. A my chcemy, żeby to był taki zwykły, nieprzerobiony dirt bez trawy. Typowy dirciol. I trawa będzie na samej górze w postaci tego bloku zielonego. Tak jakby sztuczna, wiecie. No, nubkowi na pewno się to spodoba i zobaczycie jego reakcję już w kolejnym odcinku. Więc jak nie subskrybujecie, to nadrabiajcie, subujcie kanał, bo naprawdę nie chcecie, żeby was ominęła reakcja nuba na to wszystko. Dobra, mamy stone'a, więc ja tutaj już odkładam znowu te pozostałości, które mamy. O, stone się wpasowuje w naszą drogę, bardzo mi się podobuje. Bardzo, bardzo mi się podobuje. Brązowe szkło na pewno. Ty masz więcej tych rzeczy, bo ja tutaj tak sobie przygotowałem nie za dużo ich. Dobra. Mnóstwo. Można zniszczyć to na górze. Cyk. Bo to nie będzie potrzebne. To był tylko taki nasz szkielecior mniej więcej, żeby oszacować, jak to będzie duże. Na ile kratek do góry. Dobra, jeszcze tu. Na ile ci to wytłumaczę. Boże, matematyka jest trudna. Żartuję, nie powiem ci. Coś to zrobił. A no, gdzieś na jakieś 90. Co? Jeszcze raz? Gdzieś na jakieś 90 kratek będzie. A, no, 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 bo na 155 kratkę będzie to wysokość. Dobra, what now, what now? Teraz no budujemy te... Chyba jak to się ten robi? W ten sposób. Chyba tak, dobra. Po prostu wysoko to musimy budować. Ja już sobie, wiesz co, lepiej założę elytrę, bo to... Nie mam wody, a mam elytrę. No, ja też mam drugą jakby co. 150. A mam cię ochotę zrzucić! Nie, nie, nie masz o tym nie zrzucić, bo wtedy będzie wojna. Mam! I którą kratkę masz? Już? Jeszcze? Ja, skończyło mi się. Jeszcze? No nie wierzę. Jeszcze? Koniec! Tu? Tak, tu. 155? Tu? Tak. Ja nie mogę, widzę, patrz. Ten wieżowiec jest prawie wysoki jak mój. Lecimy dalej, palion. Ty już znowu tutaj... A! A, ginę! Żartuję! Takie przeżyłem, żarty śmieszne. Żarcik, kosmonaucik. No i jak widzicie, tutaj na samym wstępie już nam się robią takie potężne filary z dirta. I te filary, żebyście już wiedzieli mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Zrobimy coś takiego, patrzcie. Filar, przerwa, szkło. Widzisz, filar? Przerwa szkło. Filar, przerwa szkło. Ale się to myli, który tak mówi ja ciągle. Ja też pomyliłem się już właśnie. Filar, przerwa szkło. Co ja robię?
Ja robię co chwilę błąd, stary. Dobra, czekaj, zrobię tak. Cyk. Lecę, bo chcę. Cyk, cyk. Fajny. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Ja buduję te śmieszne takie te. Cyk. Okej. Powiem ci, to nie jest takie proste, w sensie jest proste, ale monotonne. Wiesz, co mi to przypomina? Co ci to budowa magazynu podziemnego u mnie. To było to samo, też takie tam. Budowa do góry. A czy tego, skarbca u mnie. Aaaa! Dosłownie to samo. Jak surowce tam uzupełniałeś? Surowce i tam w tle robiłem takie lampy i też robiłem z takimi odstępami. Okej. Okay. Dobra widzowie, ile mi zostało? O Jezu. Czy ja w ogóle jestem w połowie? Nie wiem. Ale lipa, no. To mega długo zajmie. Ale mam pomysł w sumie, żeby to zajęło szybciej. Mam pomysł, palien! Jaki zrobimy, plan? Bo tak powoli skacząc to jest do niczego. Zrobię tak do końca, ale... Ale kolejne ściany zrobimy normalnie. Dobra, to ty dobrze robisz te filary, to tak zrobimy. Pyk, szkło. I teraz dirt, dobra. Szkło, dirt. Szkło, dirt. Nie wierzę, i tak cały czas, widzowie. Ale zaraz zobaczycie jak to wygląda. Bo efekcjonarsko jest. Braliśmy pod uwagę czy zrobić to ze szkła takiego, wiecie, tego cienkiego, czy ze szkła w formie bloków. I o wiele lepiej wygląda szkło w formie bloków. O, widziałem jak palią spada, szkoda, że się nie rozwaliłeś. No takie mi życzy źle? Dobrze, nie, dobrze, to, ja pamiętam. Taki żarcik palion, kosmonaucik. Dobra. Ile nam zostało? Nie no, bez jaj, to będzie naprawdę wysoki wieżowiec. Nubek ma wysokie loty. Miejmy nadzieję, że w ogóle nie wbije na serwer. Ale ty śmiesznie wyglądasz, jak kliknie się tab. Śmiesznie wyglądasz. Śmiesznie? O, jak taki Johnny Bravo. Johnny Bravo, Johnny Bravo. Johnny Bobrowy. Dobra, pyk, pyk. Już jesteśmy, mam nadzieję, na końcówce. Tak, jesteśmy w końcu na końcówce. Ojejku, będzie musiało być jeden poziom wyżej z tego co widzę. Chociaż nie, bo tutaj będzie jeszcze trawa. Dobra, uwaga widzowie, idziemy sprawdzić jak to wygląda. Ciu! Opa! Dobra. O, cię kręcę, dobra. To jeszcze nie przypomina tego jak to będzie wyglądało, bo trzeba zrobić kolejną ścianę. Ale wiecie już, że ten wieżowiec będzie potężniacki. Mam, nie wiem, czy on nie będzie za bardzo potężniacki. Zaraz noob będzie chciał zrobić wojnę, bo się okaże: ej, mam największy wieżowiec, mam najlepszy wieżowiec. Nikt nie, ty masz najwyższy. A, no, jeszcze mam. Ale jak się noobek wkurzy i postanowi zrobić taki szpikulec do góry, wiesz, taki prosty. A. No właśnie, te wszystkie budynki na świecie, one zawsze mam jak największy szpikulec, żeby były największe. No, no. Tylko tak nie rozumiem. No po prostu, tak sobie lekko oszukują, nie? Jest, trafiłem! Trafiony, zatopiony, palionowy! Talion, powiedz ser. Ale się buduje. Sernik. Ej, miałeś powiedzieć ser, a ty powiedziałeś ser. Dzięki, palion, bardzo miło, że powiedziałeś ser. Dobra. A ty powiedz... Ananiasz! Ananiasz! Ej, trzeba sprawdzić, czy w ogóle tutaj będzie dobrze, czy my to dobrze policzyliśmy. Ale boli palec, jasny gwizd, ale ćwiczę łapę. Co? O nie, co ja to zrobię? Klikania. A, no ja też tutaj cały czas. Iś. No nie, no i najlepsze jest to, że nawet nie jesteśmy w połowie. To jeszcze potrwa. Wiadomo, że trzeba potem zrobić windę. Tak, będzie winda, jedzie jedzenie, jedzie windą. Jedzie windą. Fajny zima. Heinrich Zajma. Dobra, jedna ściana end. Okay. O, ale walnąłem w a ja tu enduję drugą ścianę. Iu, lecimy wysoko. Wysokie dobra. Loty, mąż. Wysokie loty, to są kłopoty. Wysokie loty, ej, czyli czekaj, ile to będzie miało kratek do góry? Ty mniej więcej to liczyłeś? Ponad 90 dokładnie. 90, czyli widzicie, ponad stack dirta na jedną taką malutką ściankę małą, ten filar, pojedynczy filar, ponad stack dirta. Co jest grane? Masę. And I wanna say goodbye. And I wanna say good. Ej. Czy ty mnie gdzieś tutaj pacnąłeś, czy mi się wydawało? Nie. Poczułem nagle oddech twój na swoich plecach. Byłem bardzo blisko. Husiu! Dobra, widzowie, i teraz. O, ale to świetnie wygląda. W sensie, no jeszcze nie tak jak powinno wyglądać, ale będzie świetnie nie, wyglądać. Nie, mi się podobuje, ja bym zostawił tak jaki jest. Tak, no to dobra, to wyglądałem zostawiamy. Wyglądałem takie duże dirtowe kraty. Dobra, to zostawiamy tak palion. Cyk, 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 no. Cyk, cyk. Tak będzie chyba szybciej budować. Pyk,
pyk, pyk. Czy działa? Działa, dobrze. I teraz podbudujemy. Oj. Podbudujemy się do góry. Dobra, i budujemy. Cyk, cyk. A, muszę troszeczkę skręcić. Dobra, cyk. Czy starczy mi dirta? Dobra, dirta mi. A, nie wiem, czy mi starczy. Jak coś, to dzwoń. Chcę, potrzebujesz dirta, zadzwoń do Bociana. Potrzebujesz siana, dzwoń do Bociana. W ten sposób. Do Paliana. Potrzebujesz siana, dzwoń do Paliana. Dobra, pyk. Aj, tutaj nie sięgam. Tak chyba jest szybciej, albo po prostu mam wrażenie, że jest szybciej. Ale to nawet lepiej, jak mam wrażenie, że jest szybciej, bo szybciej mi się to robi. Proste, nie? Rozumiesz? A wziąłem się jak było wolniej. Hej, dobra, chodźmy spać, bo ja tu nic nie widzę, jak jest tak ciemno. Patrzcie, już tutaj ścianka od tej strony. O! Zaczyna wyglądać jak prawdziwy wieżowiec. To będzie chyba najbardziej taki klasyczny wieżowiec u nas w Nowojanowicach, taki najbardziej prosty. Taki blok mieszkalny. No właśnie, o, to może dać mi, albo dobra, wezmę sobie ze skrzyni dirta, bo akurat szkoda, jeszcze trochę mam. Pyk, 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 pyk. Tutaj jest. Nie mogę zapomnieć o chociaż jednym szkle, bo jak zapomnę o jednym szkle, to będę zdenerwowany na samego siebie. To weź potem postaw te szkło, nie? A, które szkło? No jak zapomnisz o jednym. A, no, tylko żebym pamiętał. Które? O, dostałem Big Milka. Jakiego Big Milka? Mury. Ja nie mogę, palien, palien, dobre, dobre palieneo. Dobra, cyk. Na tych reklamach zawsze z chmury sobie bieli patyk. A, i ze chmury. Pamiętam, jedno. Pamiętam, kiedyś to było, kiedyś to były reklamy, teraz to nie ma reklam. Teraz są reklamy Vanshop! O kurde, team. Dwa serca mi zostały, się zabił teraz. Szkoda, że nie zabrało ci dwóch serc więcej. A, no właśnie, tam mi życzy przyjaciel. Dobra, widzowie, zaraz ta ściana w sumie będzie już prawie w połowie zrobiona. No, chociaż jeszcze nie. Ty jesteś w 1/4. No, no, dramat, dramat, powiem ci, naprawdę. Ej, nie, na pewno jest szybciej, bo więcej czasu bym marnował na zmienianie tego budulca, a tak to patrzcie, cyk, cyk, cyk i nie zmieniam go. Po prostu lecę. Strasznie ekologiczny jesteś. Co to za odgłos? Nie wiem, prawie się zabiłem. A czemu nie używasz elytry? Używam, tylko ja jestem taki, że ja lecę strasznie gołą w dół i na końcu nie wyrabiam. Ale czemu elytry? Literally? 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 To będzie takie... Aparata! Pa-ra-pa-pa-pa! W ogóle Nubek będzie miał tutaj jednak chyba z najlepszych widoczków, jeśli chodzi o widoczki na Wojanowicach, z najwyższego piętra. Bo będzie widać to nowe miejsce, które tutaj budujemy, spójrzcie, tak z góry. Będzie widać wieżowce wszystkie, tamte wszystkie rzeczy. A jak tam na przykład jestem na swoim wieżowcu, to nie widzę wszystkiego, co jest tutaj, bo zasłania troszeczkę ta góra. No, Nubek pozazdrościć to, co tutaj będzie miał, pozazdrościć. Czemu w ogóle budujemy wieżowiec, jaką wojnę z nami stoczył? No, no właśnie, no właśnie. Rozwalmy go teraz, co ty na to? Ej, ale akurat to będzie na plus, bo jak będzie trzeba kiedyś rozwalić ten wieżowiec, jak nam podpadnie, to przynajmniej będzie łatwo rozwalić bez dirta. O, gorzej ci powiem z tym szkłem. A, no, ze szkłem, no, to szkło będzie troszkę problematyczne. Z czym można tak mega szybciej rozwalać szkło? Jest coś takiego? Oj, błąd. Jest coś inny? Chyba nie. O, lol! Karygodny błąd został popełniony, dobra, ale na szczęście szybko się skapnąłem. Właśnie. O, jesteś w góry. No widzisz? Już jestem chyba teraz... No nie, jeszcze nie w połowie jednej ściany. Jezu, palion! Ja już nie chcę. Ja się czuję naprawdę, jakbym robił, pracował na jakichś wysokościach w tym momencie. Ty chcesz go nagrać tak? I potem jak go wypełniasz? Tak, teraz widzowie nie będzie nagrywania tego, jak w środku będzie, tylko jak z zewnątrz. Podobnie jak z policją. Czyli będzie po prostu budowanie z zewnątrz. A w środku zostawimy puściutki i w środku zajmiemy się to najwyraźniej na kolejnych odcinkach. Ale najpierw będzie reakcja Nubka na jego wieżowiec. No chyba, że zajmiemy się tym zrobieniem środka jeszcze. Bo właściwie tak szczerze, akurat na środek pomysłu nie mam. Dla mnie najważniejsze, żeby z zewnątrz to dobrze wyglądało. Tak. Nie wiem, w środku możemy mu zrobić fontannę dla Nuba.
Kurde, a to jest tak wysokie i tak duże, że nie wiem, co w środku zrobimy. Windę, kurde. No, po prostu będzie winda i to wszystko. Winda i koniec. Dobra. Jest! Skończyłem tą ścianę. Teraz muszę zejść sobie na dół. W końcu, widzowie! Jedna z wielu ścian! Jeszcze przed nami zostało wciul roboty! Wciul i jeszcze więcej! Zacznę teraz budować tą z drugiej strony ścianę. Nie, z tamtej strony ścianę, o, tam. Bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda z daleka. Tak dobudować to. Z takiej perspektywy, jak bardzo często mamy na miniaturkach. Dobra, cyk. Wow! Widzu! Ten wieżowiec już dobrze wygląda, w sensie nawet jakby był taki cieniutki. Naprawdę, Palion, zobacz sobie. Cieniutki? Kiedy naprawdę, jesteś? Jakby był taki cieniutki, od przedszkola strony jestem. No niesamowite, zobacz. To co, rozwalamy tam te boczne ściany i zostawiamy takiego małego kikuta? Kikutek. A kurde, jak wygląda jak blok, jakby to miało 1000 osób mieszkać. No, no, ale to będzie jeden noob. Czy to nie jest troszeczkę przesada? Że dla jednej osoby tak potężny wieżowiec? Nie wiem. Widzowie, czy to trochę przesada? Lecimy dalej, dobra, kolejna ściana budowana oczywiście. Palion, powiedz mi, jak masz na imię? Jak ty to, takie szybkie pytanie w ogóle. Długo się nie namyślałeś. mów mi Andrzejek. Andrzeju, nie denerwuj się. Andrzeju, zaraz to wyklepiemy, zaraz naprawimy. Ej, fajnie, jak się jaram. Widzowie, ja się jaram. Ja nie wiem jak wy, ale ja się jaram. Nowy wieżowiec. Ciekaw jestem, widzowie, czy będzie jeszcze kiedyś jakiś nowy wieżowiec, co nie? Obstawiasz, że może coś być? Mi się wydaje, że na tym nowym budownictwie, bo Janowicz... A, możliwe. Trzeba zrobić wspólny wieżowiec. Każdy ma swój wieżowiec, a jeszcze wspólny. Nie ma wspólnego. I on będzie miał wszystkie nasze kolory, czy coś takiego, wiesz. Dirtowy. To właśnie na tam nowym można, to jest dobry plan. No, w tej nowej miejscówce. No to widzowie, widzicie? Już od razu wpadliśmy na pomysł kolejnego wieżowca, więc będą kolejne wieżowce. Tylko oczywiście jak nie subskrybujesz, tylko oglądasz ten kanał bez subskrypcji, to potem ci może to ominąć, więc klikaj czerwony przycisk subskrybuj, a będziesz prosem. Jak nie klikasz subskrypcji, to jesteś noobem jak noob. No chyba nikt nie chce być noobem, więc kliknij suba, to się uda. I zapraszam do teamu Wojana do białego rana. No, polecam, bo na Wojan Shop naprawdę fajnie was ugościmy, jak zamówicie fajną rzecz ze sklepu. To naprawdę warto. Dobra, ja tą ścianę jestem, no tak w sumie w połowie. I tak szczerze jak gadam, to mi dużo szybciej ten czas leci. Jak sobie opowiadamy historię. Aha, bajeczki właśnie. Bajeczki, historyjki. Ale tak szczerze, widzowie, nie chcę już was do końca zanudzać, więc zrobię tą ścianę do końca i zobaczymy z daleka, jak to wygląda. Trzymajcie się. Okej, widzowie, pierwsza ściana całkowicie gotowa i jest ze mną Katy Perry. Hello. I Katy Perry zobaczy reakcję na nowy wieżowiec snówka, który będzie. Ja in szok. Yeah, Katy. Powiedz Katy, powiedz Katy, że ja chcę z nią wojnę. I wiecie, co jest najlepsze? Palion powiedział, że chce z tobą wojnę. Nie komentuj. Wiecie, co jest najlepsze? Że jest obok wieżowca Paliona. No, ale też obok twojego trochę. Kurde, no. Ej, ale ładnie się wpasowuje w taki widoczek tutaj Wojanowic, no, nie? No, trochę jak taka wieża do góry, też ma takie, nie? Wieżyczki. Tak, do góry będzie dirt zrobiony, taki trawa będzie, to jest taka wiesz, jak dirt wygląda. No. No i też plan jest taki, żebyśmy powiększyli jeszcze twój wieżowiec, żeby te wszystkie wieżowce były takie duże. Mój musi być ładniejszy, mój w ogóle jest jakiś nubowaty trochę. Przepraszam nie, bardzo, co oznacza, nie komentuję tego, jak z wojny. Nie komentuję tego, ty Katy. Właśnie masz wojnę z Palionem, powiedział. Co to jest za noob obok Paliona? Jaki noob obok no Paliona? Ta. A, tu! No! Palion, tłumacz się. Zbudowałem. Palion, widzę, że jesteś panem nuba. Pan noob. Nie no, nubek mi to zbudował. Nubek ci to zbudował? Nubek. Tak? Nie. On mi tam dał prezent w tej głowie. Aha. Niemożliwe. Możliwe. Nubek takie ładne rzeczy buduje Impossible. Niemożliwe, chyba ktoś mu pomagał. Ale jazda, dobra. Zajmujemy się dalej budowaniem tego, a potem widzowie, widzimy się jak zaczniemy budować, jak będziemy kończyć i przy okazji budować górę, czyli ten zielony odcinek, więc jeszcze trochę czasu tutaj będę musiał się pomęczyć. Trzymajcie za nas kciuki.
i kibicujcie, żeby to wyszło. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje się ten wieżowiec trochę za wysoki nawet. Ja się zastanawiam, czy troszeczkę potem go nie powiększyć, pomniejszyć na górze. No tak, masz dobry wieżowiec. Musiał być jakiś gorszy. Zobaczymy, widzowie. All right, widzowie. To jest duże. Ogromne, nie? Ale w końcu to zrobiliśmy i naprawdę, powiem wam, było ciężko, ale zrobione. Ogromny wieżowiec. Lecimy teraz sprawdzić, jak to z daleka właśnie wygląda. Podlecimy sobie do naszego ulubionego miejsca, czyli właśnie tu, z którego widać wszystkie wieżowce. O, cię kręcę! On jest wysoki. On jest naprawdę wysoki, no. Trzeba podbudować tą wieżę Katie, bo wygląda no, jak mini dzidzia wymięka, przy tym. Wymięka. Tak, wymięka. Jeszcze w przyszłości pomyślimy, czy troszeczkę go może nie zmniejszyć, ale bo git jest chyba i tak git. Więc jest. Spójrzcie, no. Szczerze jest git. Jest git, naprawdę. Duży, duży wieżowiec Noobka. A teraz chodźmy zająć się tym budowaniem tego z zielonego betonu. O, ja bym zrobił coś na takiej zasadzie, że chyba bym jednak o jednej jeden poziom był to zmniejszył i na to miejsce postawił ten budulec właśnie zielony. Dobra, więc tak to tutaj zrobimy. No i widzowie, no ja się bardzo cieszę. Nie wiem jeszcze, jak to od środka będzie wyglądało, sami spójrzcie, jak to wygląda. No, po prostu ogromny kloc, który jest pusty, więc trzeba będzie jakoś to zagospodarować. Jeszcze pomyślimy, jak. Tutaj dirciol, okej. Okay. Dobra, i trawa, tak? Tak, tutaj już na tym miejscu trawa po prostu. Pyk, 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 coś takiego. I jeszcze wiadomo, od środka trzeba będzie oświetlić tam na dole, żeby przy okazji nic nam się nie zrespiło, bo jakby wybuchł tutaj creeper, no to nie byłoby kolorowo. No i to zaklejać teraz tak jakby. Tak, ty możesz to zaklejać, a ja będę robił wzór od drugiej strony jakiś taki. Taki, żeby tutaj w miarę pasowało. Cyk, cyk. To będzie takie troszeczkę miszmaszowe. Będziesz ale potrzebował, bo ja mam 3 staki tego, potrzebujesz jeszcze? Ja mam na ludzie, mam 4 nawet, okay. W sensie już wykorzystałem jeden. Więc jest dobrze, dobra, teraz tutaj coś takiego, pyk, 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 okej, okay. Pyk, chyba git to wygląda, dobra. Potem zobaczymy oczywiście z góry, z dołu, sorry, z dołu jak to się prezentuje. Dobra, coś takiego. To ma być po prostu taki właśnie miszmasz, że jakby Noobek chciał właśnie tutaj, żeby to wyglądało jak dirt. Typowo jak dirt. Dlatego tak tutaj to postawimy. Jeszcze tu tak, tu tak. Dobra, już kończę tą warstwę. Dobra, ja w sumie też kończę powoli już tutaj. I mam. Potem zobaczymy, jak to się prezentuje. Cyk, 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 cyk. Lecę cyk, zobaczyć. Dobra, dobra, ja też tutaj dam trochę tak. Chyba to musi być wyższe, kurde. Co wyższe? No. Co wyższe w sensie? Ta trawa. Czemu? Się wydaje. Zobacz sobie, bo to jest takie, tak tego nie widać po prostu. Dobra, sprawdzamy już. O, jejku. Ale to wiesz co? To wystarczy ją podbudować trochę do góry. Tak mi się wydaje. Wiesz? Podbudować? To albo znaczy jak chcesz? No w sensie do góry. Albo podbudować, albo czekaj, czekaj, mam też pomysł. Można od dołu na dół to podbudować, wiesz, stroną. Wiem, o co chodzi, no. Tak, wiem, tak, wiem. No. Bardziej zarosnąć okna. Tak, tak, no. Wydaje mi się, że git. Po prostu kilka kratek tam daj w dół. To, co się tutaj dzieje, nie? Tak, i to będzie super. Ja tutaj tylko tak do, tak. Ile to na dokończę. 4? 5? Czekaj. Tam zniszczę jeszcze jedno od dołu. Ja ci powiem zaraz, wiesz co, jeszcze nie rób. Ja ci powiem, ja tu zrobię wzór, a ty potem od tego wzoru będziesz liczył na przykład 5 kratek czy coś takiego, nie? Na takiej zasadzie. Raz, dwa, trzy, okej, raz, dwa. Raz, dwa, okej, coś takiego. Dobra, i od tego, co ja tutaj zrobiłem, jeszcze tylko tutaj to rozwalimy, żeby to było lepiej. Czekaj, pyk. Tutaj to można tak, tak rozwalić. Tak. Okej, sprawdźmy. Okej, i od tego, co tutaj widzisz, zrób po prostu 4 kratki w dół. Dobra. Na sam początek zrobimy. Dobra, a ja zrobię z drugiej strony 4 kratki w dół. 4 kratki w dół. Dobra. Jeszcze raz zrobię wokół. Aaaa! Się wystraszyłem. Co to za odgłos? Dobra. Zrobię sobie taki tor na wokół, żeby mieć. Dobra, dobra, ja też sobie tutaj takie coś trochę zrobię. Cały wokół, żeby było. Raz, okay. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czemu to jest takie? Czekaj, coś tutaj jest nie tak. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No, coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery.
Raz, dwa, trzy, cztery. No i tak cały czas, widzowie. Więc to będzie mega fajne. Mega dobrze to będzie też wyglądało. Cały czas po cztery kratki na dół. Mam nadzieję, że starczy nam w ogóle tego zielonego. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, palion tam zrobił, więc zróbmy. O, tutaj tak sobie chodźmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. I zaraz sprawdzimy, jak to będzie od dołu wyglądało, co nie? Bo to też jest w końcu mega ważne. Raz, dwa, trzy. I tutaj muszę załadować cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, sprawdzamy, widzowie, jak to się prezentuje. Okej. Kurczę, no nie... fajnie. Nie wiem, czy fajnie. Pokaż. Czy nie za duże? Chociaż, no nie wiem, chyba nie jest złe. Jeszcze wiesz, co ja bym zrobił? Na górze. Jeszcze na górze tam dorzucę. Ty możesz tam w sumie dodawać te po cztery. Dobra, dobra. A ja trochę tutaj dodam. Dobra, żeby to też tak trochę wyglądało 3D, żeby trochę to było, co nie, widzowie? Dobra. To też będzie w sumie dobry plan, żeby tak 3D to się prezentowało. Już mi się kończy zielona wełna, masz jej trochę jeszcze? Mam do to, no. Dobra, to sprawdźmy teraz. Okej. Kurczę, no nie wiem, Palin, czy to będzie tak lepiej, myślisz? Czy nie? Zobaczymy. Dobra, rozwalę jeszcze to tu. Z tej strony rozwalę to, bo to jest tak brzydko tutaj zrobione. Rozwalę ten podest nasz. I no i se spadłem, dobra, ale żyję. Pyk, teraz wrócimy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Zmieściłem się. Ojej, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Skupienie paliona. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. A sprawdźmy, widzowie, tutaj z tej strony, jak to wygląda, bo to jest najważniejsze w sumie. Ej, no nie wygląda to źle. Moim zdaniem wygląda to spoko. Jest taki klimacik. Dirtowe. Wielki dirt Nubana. Yes, we are the champions, my friends. Normalnie, Palion, zrobiliśmy we to. We are the champions, wieżowiec, my friends. Piękny wieżowiec Nubka zrobiony. Jest po prostu ogromny, widzowie. Jest przeogromny. Zróbmy tutaj na szybko wejść. O, już mówiłem, właśnie tak. Okay. Właśnie tak. Uważ, okay. Żeby nie wybuchł. Uważ, żeby nie wybuchł. Dobra, a ja tu oświetlam wszystko. Dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra, jeszcze w tym miejscu brakuje szkła z tego, co widzę, więc szkło sobie dorzucimy. Okej. No i widzowie, lecimy sprawdzić z zewnątrz, z daleka, jak to wygląda. Katy tutaj przed chwilą była i mówiła, że troszeczkę jej się wydaje za wysoki, a wy dajcie swoje zdanie, bo prezentuje się on tak. Na samej górze, jak widzicie, zrobiliśmy tą trawę. Jest taki miszmasz tej trawy. Wydaje mi się, że to ładnie pasuje. No i co? Tutaj nasz wieżowiec z moim irokezem, tam Paliona. A tutaj Nuba. Jest faktycznie ogromny, ale chyba nie jest wyższy niż mój. Czekaj, nie, jest trochę niższy. Ale i tak jest bardzo wysoki. W sensie, i tak można byłoby zrobić dodatkowe piętro na tamtym wieżowcu. Więc w sensie jest taki chyba większy, tak się wydaje, bo na wyższym piętrze można zrobić dodatkowe, jakby dodatkowy pokój jakiś, no, nie? Szerszy jest po prostu o wiele. Tak, więc widzowie, dawajcie znać, jak wam się podoba ostatecznie wieżowiec Nubka. Nam się podoba bardzo, tak, jak kloc, o to chodziło. Powiększymy może w kolejnych odcinkach wieżowiec Katy, żeby bardziej pasował do tych obecnych wyższych wieżowców na Wojanowicach. I wy możecie napisać, czy wam się podoba, czy macie jakieś poprawki, bo my też chcemy wasze zdanie oczywiście tutaj uwzględnić, jak najbardziej. I oczywiście też oświetlimy wieżowiec z zewnątrz, bo robi się ciemno i go w ogóle nie widać, więc to na pewno też zrobimy. Ale to już potem, albo poza odcinkiem. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć, pół!